Hej, witam Was serdecznie w drugiej części odcinku Martwego Punktu Powieściologii, w którym mówię o 10 rzeczach, jakie wolałabym wiedzieć o pisaniu, zanim zaczęłam pisać. Tym razem zmieniłam trochę statyw i ustawienie kamery. Może moja półka z książkami wygląda trochę ubogo, ale na pewno wygodniej mi się siedzi i jestem pewna, że teraz statyw jest tak w innym miejscu, że obraz nie będzie się ciągle ruszać. W poprzedniej części mówiłam o tych elementach pisania, które na początku wydawały mi się oczywiste, a potem z czasem zmieniłam zupełnie o nich zdanie. Na początku bardzo polegałam na wenie, która okazała się dosyć, może nie zdradliwa, ale niewystarczająca do skończenia swojej własnej powieści. Wydawało mi się, że pisanie powinno być przyjemne i łatwe, i jeżeli pisze mi się trudno, to oznacza, że nie jestem dobrym pisarzem, i wydawało mi się, że kiedy wybieram jakiś projekt, to muszę się mu kompletnie poświęcić i nie dawać przestrzeni niczemu, co mogłoby w jakikolwiek sposób szkodzić mojej powieści, co oczywiście okazało się również bardzo powieści szkodliwe. Jeżeli chcesz zobaczyć, o czym dokładnie mówiłam w poprzedniej części filmiku, to zapraszam Cię do linku, który pojawia się gdzieś tutaj, mam nadzieję, w późniejszej edycji albo pod opisem tego filmiku. Natomiast doszłam do punktu szóstego, punktu piątego. To były takie punkty, które były ze sobą jakoś połączone. Mówiłam o tym, czy warto pokazywać swoje teksty, swoje wczesne pisanie innym pisarzom, czy może lepiej poczekać, aż będziemy książkę mieli w ręce, już wydaną przez wydawnictwo i dopiero wtedy pokazać ją naszym przyjaciołom, pisarzom. I na ten punkt miałam moje dwie różne odpowiedzi. Z jednej strony, jak najbardziej warto pokazywać swoje teksty pisarzom, ponieważ oni mają niesamowity wzgląd na pisanie, mogą nam dać feedback, którego zwykli ludzie, czytelnicy nie będą w stanie nam dać. Nasza babcia, siostra, ciocia, brat nie dadzą nam takiej krytyki jak prawdziwy pisarz i nie zadadzą pytań, które rzeczywiście mogą pomóc nam rozwiązać duże fabularne problemy. Z drugiej jednak strony, na wczesnym etapie powieści nie powinniśmy otrzymywać krytyki, która dotyczy jej szczegółów i bardzo łatwo jest zniechęcić się, kiedy inny pisarz zaczyna analizować nasze każde zdanie, a my nadal próbujemy w ogóle dowiedzieć się, jaką historię piszemy. Dlatego mój ostatni punkt był właściwie dwoma punktami i dzisiaj zacznę od punktu szóstego. A właściwie punktu siódmego, ponieważ te dwa punkty były punktem piątym i szóstym oczywiście, więc punkt siódmy. Powieść już od razu wie, czym chce być, zanim zaczniesz ją pisać. Każdy z nas zaczyna pisanie od tego, że ma małego kotka, który przychodzi się poprzytulać. Każdy z nas zaczyna pisanie od tego, że wyznaczamy sobie jakiś cel, że wiemy, jaka jest historia. Tak jak mi przyszło zdanie do głowy, Wam na pewno też przychodzą różne zdania, albo jakieś obrazy, albo konkretne sceny. Bardzo często rozmawiam z pisarzami, którzy mówią, że widzą dosłownie zakończenie swojej powieści, zanim jeszcze napiszą pierwsze słowo. I ja też pamiętam, że bardzo wcześnie wiedziałam, do czego chciałabym, żeby moja powieść doprowadziła. Wyobrażałam sobie sceny, kiedy moja bohaterka Kasia wchodzi do samolotu i odlatuje. Obecnie jestem na takim etapie, że Kasia na pewno nigdzie nie poleci, ale nie wiedziałam tego, zanim zaczęłam pisać moją powieść. I tutaj pojawia się mały rozrabiako. Mały rozrabiako. Jest to bardzo ciekawe i dopiero kiedy zaczęłam pracę nad moją powieścią, zrozumiałam, co Stephen King mówi o pisaniu w swojej książce o pisaniu. W swojej książce o pisaniu bowiem King mówi o tym, że pisarz nie jest... nie tworzy książki, ale jakby ją odkrywa, że praca pisarza bardziej przypomina projekt archeologiczny niż projekt budowania czegoś od zupełnego zera. I na początku zupełnie nie miałam pojęcia, co to w ogóle oznacza, ale im dłużej siedzę przy mojej powieści, tym nie mam żadnych wątpliwości, że powieść, zanim w ogóle ją poznałam, już wiedziała, czym chciała być. Moim zadaniem natomiast jest znaleźć język, którym przetłumaczę to, co ona chce mi powiedzieć czytelnikowi w najbardziej ciekawy, najbardziej absorbujący i najbardziej interesujący sposób na świecie. I to jest moje zadanie. Moje zadanie to nie jest stworzyć coś, czym ta powieść nie chce być. Oczywiście, kiedy nie mamy doświadczenia pisania z powieści, ten cały pomysł może wydawać się absolutnie dziwnie magiczny, ezoteryczny i wydumany. Ale doświadczenie większości pisarzy jest właśnie taka, że im bardziej próbujemy kształtować powieść na coś, czym ona nie chce być, tym powieść staje się oporniejsza i przestaje być pisana.
przestaje w ogóle z nami współpracować i zazwyczaj pisarz stwierdza, że może ten pomysł nie był taki dobry, porzuca ją, natomiast problem polegał na tym, że my nie wiedzieliśmy, jak kontaktować się z tą powieścią, jak się z nią komunikować i jak w ogóle odkryć to, co ona chce nam powiedzieć. Więc jest to strasznie ciekawe, że pisarz ciągle musi balansować między właśnie pisarzem słuchaczem, pisarzem redaktorem i pisarzem przewodnikiem. Z jednej strony musimy wsłuchać się w naszą historię i rozmawiać z nią w taki sposób, żeby ona otworzyła się przed nami i powiedziała dokładnie, czym chce być. Chcemy też przeprowadzić czytelnika przez tę historię w taki sposób, żeby nie było za dużo dygresji i żeby nie zostawić go gdzieś w ciemnym lesie, który nie ma nic wspólnego z lasem, do którego najpierw weszliśmy. I oczywiście pisarz musi też kształtować tę historię w jakiś konsekwentny i logiczny sposób. Więc jest to niesamowicie trudna rola takiego pisarza, który musi zrobić te wszystkie rzeczy. A jednocześnie odnaleźć siebie samego w tej historii i wyrazić to, co jest jego w tej historii. No więc jak to osiągnąć? Na powieściologii mówię o tym bardzo dużo i właściwie wszystkie moje warsztaty skupiają się na tym, jak znaleźć tę historię i jak w ogóle się z nią komunikować. Bardzo często mówię o tym, że chcemy komunikować się z naszymi bohaterami i są pewne pytania, jakie chcemy im zadać, żeby dowiedzieć się, czego tak naprawdę od nas chcą. Chcemy na przykład, żeby jakiś bohater był nieśmiały, ale ten bohater nie jest nieśmiały, więc co zrobić, żeby odkryć, jaki tak naprawdę jest, w jakich sytuacjach taki jest i co możemy z tym zrobić. Więc odsyłam Was właściwie do wszystkiego, co dotychczas robiłam na powieściologii. Przede wszystkim do takich artykułów jak znaleźć swoją historię, albo jak napisać powieść. Tam dostaniecie więcej szczegółów o tym, jakie pytania zadać swoim bohaterom, żeby odkryć historię, która do Was przyszła. Ale też jak przeprowadzić czytelnika przez tę historię i jak sprawić, żeby nie za bardzo być nachalnym pisarzem, który za wszelką cenę chce zmienić coś, co jest idealne. Bardzo podoba mi się właśnie takie przekonanie pisarzy takich jak George Saunders, że historia przychodzi do nas i jest idealna. To my tylko musimy odkryć to, co jest w niej idealne. Punkt 8. Bez redaktora ani róż. To jest dla mnie oczywiście bardzo budujące, ale przez bardzo długi czas próbowałam pisać powieść bez żadnej pomocy. I oczywiście to się zdarza i są tacy pisarze, którzy za zamkniętymi drzwiami, nie rozmawiając z nikim w życiu, potrafią napisać świetne historie. I bardzo często spotykam się z krytyką, szczególnie w Polsce, kiedy organizuję warsztaty kreatywnego pisania albo mówię o kreatywnym pisaniu jako w ogóle przedmiocie, który jest nauczalny. Że talentu nie da się nauczyć, że warsztatu nie da się nauczyć, że byli pisarze tacy jak Hemingway, którzy pisali bez takiego przedmiotu jak kreatywne pisanie. I moja odpowiedź zawsze jest taka sama. O ile może przedmiot kreatywnego pisania nie istniał 100 lat temu, to 50 lat temu już istniał i tacy pisarze jak Nabokow, czy pisarze tacy jak Raymond Carver rzeczywiście wykładali na uniwersytetach przedmiot kreatywne pisanie. Ale pisarze przed nimi również tworzyli grupy, w których wymieniali się informacjami o warsztacie, o warsztatach, gdzie bardzo często korespondowali ze sobą na temat tego, co pisali oraz dawali swoje teksty do oceny. I można by to nazwać takim warsztatem kreatywnego pisania. Żaden pisarz tak naprawdę nie nauczył się pisać sam, oni wszyscy czerpali od siebie nawzajem, cały czas zbierali feedback i bardzo często byli w wiecznej konwersacji z innymi pisarzami, tworząc swoje plemię, bohemę, czy jak wy to nazwiecie. Ale to jest niesamowicie ważne i funkcja redaktora niekoniecznie oznacza wysyłanie swojego tekstu do wydawcy i dopiero wtedy mamy pracę z redaktorem. Możemy znaleźć redaktora w swoim przyjacielu pisarzu, możemy znaleźć redaktora w formie kogoś takiego jak ja, możemy znaleźć redaktora gdzieś zupełnie indziej, ale chociażby na uczelni, bo bardzo często idąc na przedmiot kreatywne pisanie dostajemy możliwość pracy z innym pisarzem, który pomaga nam skończyć jakiś projekt. W moim przypadku, robiąc doktora z kreatywnego pisania, współpracuję z moją jedną z ulubionych pisarek i ona pomaga mi pisać tą powieść. Pomaga mi w taki sposób, że daje mi uwagi dotyczące moich rozdziałów, zadaje mi pytania, które nie pozwalają mi spać i mówi, że coś jest jej zdaniem nieprzewidywalne i wymaga więcej... Nieprzewidywalne... Zaraz, brakuje mi słowa. Nieprzekonujące.
I powinnam nad czymś jeszcze popracować. To nie znaczy, że piszę za mnie tę powieść, ale rzeczywiście ciągle dostaję od niej dużo uwag, obserwacji i pytań. Głównie pytań. Redaktor, moim zdaniem, to osoba, która właśnie zadaje ci mnóstwo pytań, które nie pozwalają ci spać. I te pytania doprowadzają nas do tej historii, o której mówiłam w poprzednim punkcie. Plus, pisanie jest strasznie samotnym procesem i też dużo o tym mówię. I nie będę ukrywać, że często brakuje nam motywacji, żeby coś skończyć. I kiedy jesteśmy za zamkniętymi drzwiami, czasem przez wiele, wiele lat, to trudno jest nam czasem nawet zobaczyć, jak ta powieść wygląda. Ja miałam bardzo często takie doświadczenie, że patrząc na moją powieść, nawet nie potrafiłam już ocenić, czy jakieś zdanie jest w ogóle poprawnie, gramatycznie napisane. Taki redaktor i spojrzenie kogoś z boku pozwala nam dostać jakiś dystans, zyskać dystans do naszej powieści, spojrzeć na nią świeższym okiem i zauważyć, gdzie ta powieść kuleje, a co tak naprawdę w niej działa. Bo bardzo często pisarze zapominają, że krytyka to też jest bardzo ważna rzecz, ale bardzo ważna rzecz to dać komuś dobry komplement, żeby ten pisarz wiedział, co robi właściwie. Więc jeżeli na etapie pierwszego draftu nie potrzebujesz redaktora, co jest oczywiście bardzo możliwe, to na którymś etapie pisania ten redaktor będzie niezbędny. Nawet jeżeli myślisz o, wręcz przede wszystkim jeśli myślisz o tym, żeby wydać swoją książkę sam, redaktor daje niesamowite spojrzenie, nie tylko wypatrzy wszystkie błędy logiczne, które istnieją w powieści, nie tylko wypatrzy błędy stylistyczne i gramatyczne w powieści, to tak naprawdę jest jakaś korekta taka już ostateczna, ale przede wszystkim zwróci uwagę na to, czy książka trzyma się kupy, czy styl jest odpowiedni, czy forma jest odpowiednia, czy historia jest przekonująca i prawdziwa. I te uwagi redakcyjne są dla mnie absolutnie nieocenione i uważam, że nie ma nic piękniejszego niż praca z innym pisarzem i praca z redaktorem. Numer 9. Pisanie zajmuje dużo czasu. Mam taki filmik, który nazywa się Pisanie jest trudne, w którym mówię o tym, jakie trudne jest pisanie. Sama piszę powieść od 4 lat, więc jest to bardzo długo, według niektórych, według innych jest to w ogóle nic. I przez ten okres miałam wiele wzlotów i upadków i borykałam się z wieloma problemami, o których na powieściologii często mówię. Jest artykuł, do którego ciągle wracam, nazywa się Jak napisać powieść, wręcz jest nawet filmik, który nazywa się Jak napisać powieść, w którym dzielę się moją podróżą i tymi trudnościami, na jakie cierpiałam. Jestem pewna, że większość z Was się z nimi zidentyfikuje. Ale to, czego na początku nie wiedziałam, zanim nie zaczęłam pisać mojej powieści, to to, że pisanie będzie też długim procesem. Że pisanie bardzo często nie opiera się tylko i wyłącznie na pisaniu. I tak naprawdę samo pisanie jest niesamowicie ważne, ale bardzo dużo czasu zajmuje planowanie, myślenie, a także zbieranie jakiejś prawdy dookoła nas. Teraz na przykład piszę rozdział, w którym potrzebuję dużo szczegółów i zauważyłam, że dosłownie tych szczegółów nie mam, więc muszę wyjść na zewnątrz i kolekcjonować szczegóły, więc chodzę z notatnikiem i zapisuję pewne rzeczy, na które zawsze zwracam uwagę, ale nigdy ich nie zapamiętuję, ponieważ zlewają się z moją codziennością. I teraz mogę chodzić i obserwować, jak jakiś kabel jest za długi gdzieś, jak ktoś się plącze, jak dzieci wiszczą, kiedy biegają po plaży. I to są małe szczegóły, które na razie może nie mają sensu w odniesienie do mojego rozdziału, ale wiem, że wyczulam się na obserwację mojej rzeczywistości. Jest to proces, który potrafi trochę zwolnić samo pisanie. I pisanie to jest też właśnie planowanie. Mówię trochę na powieściologii o tym, jak planować powieść. I wiem, że nie wszyscy lubią pisanie planu punkt pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Ja nie lubię takiego planowania. Moje planowanie polega na rozmawianiu z bohaterami na stronach mojego pamiętnika. I czasem to zajmuje kilka dni, zanim mogę przejść do napisania jednej sceny. Więc ten czas w pisaniu się przedłuża. Oprócz tego oczywiście pojawia się zwyczajne życie i niezwyczajne życie. Poznajemy nowe osoby, wychodzimy na jakieś imprezy, trzeba zrobić pranie, trzeba opłacić rachunki, trzeba kota nakarmić. I nagle kolejny dzień i nie mamy czasu na te pisanie. Oczywiście są rozwiązania, o których mówię, o tym, jak znaleźć czas na pisanie, ale czasem możemy poświęcić tydzień na pisanie intensywnie, a czasem jest to tylko 10 minut dziennie, więc znowu czas nam się przedłuża. Pamiętam, że kiedy zaczynałam pisać moją powieść, założyłam, że skończę ją w rok. Dzisiaj mija prawie 4 lata i mam nadzieję, że skończę ją w tym roku, ale jestem bardziej otwarta na to, że ta powieść może zająć tyle czasu, ile będzie chciała.
Oczywiście ważne jest to, żeby wyznaczyć sobie jakiś cel i trzymać się jakichś terminów, ponieważ bardzo łatwo jest się rozleniwić i zgubić motywację i zapomnieć w ogóle po co się pisało, więc wyznaczanie sobie konkretnych terminów jest strasznie ważne, ale pisanie po to tylko, żeby skończyć jak najszybciej, może bardzo zranić cały proces i w jakiś sposób zaszkodzić temu, co powieść może nam przynieść. Bo oprócz tego, że udało mi się napisać ileś tam ze stron, to poznałam siebie lepiej niż kiedykolwiek w tym procesie pisania powieści. I te wszystkie upadki, które musiałam przejść, te momenty zwątpienia, które musiałam przejść, ta cierpliwość, którą musiałam sobie wyrobić, jest absolutnie niezastąpiona. I myślę, że gdybym chciała spiąć ten proces i skończyć moją powieść w 6 miesięcy, to może to wszystko nie byłoby mi dane. 10. Oprócz pisania musisz robić coś innego. Ten punkt jest podobny trochę do tego, w którym mówiłam o tym, że pisanie powieści nie jest relacją monogamistyczną i że musimy wejść w romans z różnymi historiami czasem, zakochać się w innych bohaterach i dać przestrzeń dla tych zdań i tych scen i tych rozdziałów i tych historii, które mają niewiele wspólnego z naszą powieścią. Generalnie nie skupiać się tylko i wyłącznie na naszej powieści, naszym opowiadaniu, ale kiedy przychodzą inne historie, dać również im przestrzeń i miejsce. Może teraz nie jest czas, żeby napisać książkę, którą postanowiliśmy napisać, ale jest jakaś inna książka, która strasznie chce być napisana. I tak samo jest w ogóle z samym procesem pisania. Pamiętam, że byłam w bardzo luksusowej sytuacji jakiś czas temu, kiedy mogłam absolutnie poświęcić się tylko pisaniu. Zaczęłam magisterkę, nie prowadziłam powieściologii, nie uczyłam na uniwersytecie i generalnie miałam mnóstwo czasu, żeby pisać. I o ironio, nie pisałam w ogóle. Oczywiście pojawiały się terminy zaliczeniowe i wtedy udawało mi się coś pisać. Zazwyczaj potrafiłam wyprodukować 10 tysięcy słów w tydzień, ale w międzyczasie ciągle jakoś tak ten czas uciekał i to było bardzo dziwne. Niby miałam cały czas, to może te właśnie ten brak ograniczeń czasowych, ta niesamowita przestrzeń czasowa sprawiała, że nie mogłam się spiąć. W pewnym momencie Scarlett, moja mentorka, posunęła mi pomysł, żebym się czymś zajęła, co nie jest związane z pisaniem. Oczywiście bałam się, że to jest jej sposób powiedzenia mi, że do pisania się nie nadaje. Ale ona nie musi pracować na uczelni. Powiedziała, że jej praca na uczelni jest właściwie tylko po to, żeby mogła pisać. Bo kiedy ma nieograniczony czas, żeby pisać, to po prostu nie pisze. I mam przyjaciela, który właśnie tak skończył swoją właściwie podróż z pisaniem. Jest bardzo dobrym pisarzem, ale do 2 lat nic nie pisze, dlatego że ma czas tylko po to, żeby pisać. Więc idąc jej poradą, zaczęłam powieściologię, zaczęłam uczyć na uczelni i nagle czasu na pisanie stało się tak mało, że każda minuta, którą mogłam na pisanie wykorzystać, stała się strasznie ważna i musiałam o nią strasznie walczyć. Kiedy nagle musiałam o coś walczyć i to stało się ważne, zaczęło mi bardziej zależeć. Więc wkładałam w to dużo więcej energii, dawałam temu dużo więcej uwagi i kiedy miałam ten moment, to mój mózg naprawdę się napinał i naprawdę starał się wykorzystać każdą tę chwilę i wiedziałam, że wszystko, co zbierałam do tej pory, każda jakaś obserwacja, którą w ten dzień miałam, każde zdanie, które mi przyszło do głowy, zostawało wykorzystywane właśnie w tym małym czasie. Pamiętam, jak miałam dużo czasu na pisanie, to często przychodziły do mnie zdania i ja usuwałam je na bok, wiedząc, że będzie jeszcze czas, żeby je zapisać. Teraz, kiedy na pisanie nie mam tak dużo czasu, to w momencie, kiedy przychodzi do mnie jakiekolwiek słowo, jakiekolwiek zdanie, ja natychmiast znajduję czas, żeby je zapisać. I zauważyłam, że jest to norma dla pisarzy, że mózg, który jest zajęty innymi rzeczami, potrafi naprawdę wykorzystać każdą chwilę, żeby skupić się na tym, co jest dla nas ważne. Więc nie mówię o tym, żeby zająć się czymkolwiek, ale żeby nie dawać sobie takich dni rozleniwionych, które trwają wieczność, gdzie możemy tylko pisać. I nie bać się tego, że jeżeli w jakimś momencie nie piszemy, to nie znaczy, że nasz umysł nie pracuje nad pisaniem. To jest coś, o czym mówię w najnowszym artykule powieściologii obecnie dostępnym dla patronów wyższej rangi, a za tydzień dostępny dla wszystkich. W tym artykule mówię o tym, jak moje eksperymentowanie ze snem wpłynęło na moje pisanie i o tym, jak nasza podświadomość
ciągle pracuje i próbuje rozwiązywać jakieś problemy, nawet kiedy nie jesteśmy tego świadomi, na tym polega podświadomość. I tak samo jest z pisaniem. W momencie, kiedy myjemy naczynia, tak naprawdę gdzieś z tyłu głowy rozprasowujemy jakiś fabularny problem. I potem, kiedy siadamy do naszej strony, do naszej kartki, do naszego laptopa, może okazać się, że jakieś problemy zostają rozwiązane natychmiast. Więc to są moje rady, jeżeli chodzi o pisanie i moje 10 rzeczy, które chciałabym wiedzieć, zanim zaczęłam pisać moją powieść. Oczywiście oprócz tego, że chciałabym je wiedzieć, to nie żałuję, że dowiedziałam się ich w procesie pisania tej powieści. Tak jak mówiłam, to co odkryłam o sobie, o pisaniu, o tym jak działam i jak radzić sobie z jakimiś problemami jest dla mnie nieocenione, ale jeżeli którykolwiek z tych punktów brzmi znajomo i obawiasz się, że to oznacza, że nie jesteś pisarzem, to mam nadzieję, że ten filmik pomógł Ci rozwiać wszelkie wątpliwości. Widzę, że wszystkie kotki do nas przyszły, właśnie odwiedziła nas Clio. I to wszystko. Teraz chciałabym się z Wami pożegnać serdecznie, życzyć Wam powodzenia w pisaniu. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, to wesprzyjcie mnie na Patronite. Tam dla swoich patronów mam filmiki oraz artykuły oraz sekretne newslettery powieściologii. To zależy od rangi, jaką wybierzecie. Jest również dostęp do archiwum powieściologii, w którym są wszystkie artykuły stare i też ciągle dodawane nowe artykuły, które nie są dostępne dla niepatronów. Mam nadzieję, że to Wam się spodoba. Link będzie dostępny pod filmikiem. A ja teraz wracam do pisania i życzę Wam wszystkiego dobrego w pisaniu.